formalnościach. Zwycięska pasa jarosławskich tenisistów przerwana. W meczu 17 rundy Superligi Kolping przegrał z drużyną Doelit Białystok 2-3. Dla Jarosławian ten mecz miał kapitalne znaczenie. Zwycięstwo za 3 punkty nie tylko dałoby im pewne utrzymanie w Superlidze, ale też znacznie przybliżyło do rundy play-off i walki o medale. Rozpoczęło się obiecująco, bo w meczu otwarcia Gustavo Tsuboi pokonał 3-1 Aleksandra Kalina. Ale rywalem mieli w swoich szeregach zawodnika, który przez ostatnie sezony był liderem Kolpingu. Wang Zengi w drugim starciu pokonał bez straty seta Jakuba Kosowskiego. A gdy w następnym meczu Dmitrij Prokopcow zwyciężył 3-1 Pawła Płatanowa i gospodarze prowadzili 2-1, popularny Wanji znów ratował wynik dla gości. W czwartym starciu ograł Tsuboja i w meczu był remis 2-2. W decydującym spotkaniu przy stole stanęli Jakub Kosowski i Aleksander Kalin. Reprezentant gospodarzy po zaciętym boju przegrał to spotkanie. Doelity triumfowały w Jarosławiu 3-2. Kolping musiał się zatem zadowolić tylko jednym punktem. Czułem, że gram u siebie. W ogóle nie miałem dzisiaj stresu, bo tutaj zawsze w Jarosławiu dobrze mi się gra i tutaj publiczność, mimo że po drugiej stronie, ale tak czułem, że jak dla mnie dopingowali. No mecz walki, no tutaj zabrakło nam troszeczkę szczęścia. No Wanji dzisiaj pokazał klasę w pierwszym, jak i w drugim meczu. Udowodnił, że jest znaczącą postacią w polskiej Superlidze. W następnej rundzie kibiców czekają derby. W Rzeszowie AZS zmierzy się z Kolpingiem.